ale przepiękne. Tu jest jeszcze jeden. Tu się samo. Co my tu mamy? Piękny koźlaczek. Jeden. Prawdziwek. Tu mamy kolejnego koźlaczka. I tu kolejny, wszystko w jednym miejscu. Ten, tego zostawmy. Tam widzę jeszcze kania. Tam jest druga kania, ale kani nie bierzemy, ale bierzemy za to. Tego policzęta. O Boże! Ja dziękuję, ale potwór. Ale twardy. No przecudne. Obierzyjmy się. Coś tu jeszcze nie ma.
Szybem, rower się przewrócił. Prawie bym rozjechał. Jeszcze jedna. I tu jeszcze malutki. Niech rośnie. Tuż obok widzę kolejnego. O, proszę bardzo. A tutaj z boku jeszcze jeden. Tu. I tu. O, tam widzę. O Boże. Dobra. Zobaczymy. O, tu był schowany jeszcze jeden. Żeby nie pogubić to od razu tego. Bardzo ostrożnie trzeba chodzić, bo pod tymi liśćmi mogą być młode borowiczki. Ale tutaj to czworaczki, trojaczki. No prześliczne. O, takie zestawienie. Piękne muchomorki.
A jak mu komórki. No to i... Piękne, duże koźlaki. Ale nie zrywa się. Tylko małe. Do słoiczków. Co my tu za parkę mamy? Przepiękną. No proszę. Ale piękniuś. Dwa dni temu nie było tych grzybów tutaj. Najmniej takich dużych. Pewnie były małe, nie widziałem ich. A czyli na pewno tak było. Bo to nie są dwudniowe grzyby. Mają kilka dni. Kolejny piękny koślaczek. Idealny. Do słoiczka. Jak to mówi pani Małgorzata, która komentowała w moim filmiku. Ale koźlak. Tego zostawię. Ten jest taki już miękkawy, więc tego zostawię. Ale ten jak najbardziej do słoiczka. Zobaczmy tą kanię. Nie za zdrowo. Tam gdzieś widziałem jeszcze jedną. Jest.
Tam jest. Zobaczymy. To gdzieś na obie się zrobi schabowe. Dla tych, którzy nie znają się na kaniach, szybkie takie dwie wskazówki, które zapobiegą pomyłce. Otóż kania, ta prawdziwa, ma zawsze pod kapeluszem taką wódkę, która się daje przesuwać, tak jak tutaj widzicie. O, tak samo da się to ładnie zrobić. Drugim wyznacznikiem jest ta obwódka, taki pierścień wokół trzona. Jeżeli te dwa warianty zostaną spełnione, macie pewność, że to jest właściwa kania. Tam są jeszcze, ale dwie starczą. Sąsiadka poprosiła mnie, że jak będą myślaczki, to ona bardzo chętnie przyjmie. Ja już pojadłem. Są myślaczki. Tych dużych to ja bym już nie zbierał, ale ona mówi, że ona bardzo lubi te duże. No to... O! Myślę, że się uda to zbierać. Żeby chociaż było na obiadzik. Mamy tu. Zobaczcie, jak pięknie one są tutaj wyeksponowane. O, ślicznie. No i tu jeszcze są pięknie. Przyjechałem na jedno z moich miejsc. Jest to tak zwany mój punkt kontrolny. Punkt kontrolny. Za każdym razem, jak wybieram się na grzyby, zazwyczaj jest to co 2-3 dni. Mamy ten piękny burość. Dobra, tu jest kolejny podgrzewać i wiem, ale on już taki zmęczony, to nie.
Warte, ne? Mal so. Quindi ci parte piante la colana quattro. Сюда. Восьма. Девянте. Да. Девянте. Przerzucimy się tu. Hop. Dziesiąty. Jedenasty. Jedenasty. I teraz tak. Dwunasty. Dwunasty, dwunasty. Dwunasty. Trzynasty. Czternasty. W tą stronę nic. Obracamy się. Czternasty. O. I teraz tutaj. Piętnasty. Szesnasty. Siedemnaste. Siedemnaste. Osiemnaste. Dziewiętnaste. Dwudzieste. Dwudzieste pierwsze. O. Dwudziesty pierwszy. Dwudziesty drugi. Dwudziesty drugi. Okej. Jest jeszcze jeden. 23. Dwudziesty czwarty. Dwudziesty czwarty.
25, 26. Dvěste šedme, dvěste osme. Dvěste devěnte. Udalo se chvíčič. Przydałby się jeszcze jeden do 30. Czy będzie? Trzydzieści. No i zaczynamy dalej. 31. Ale piękne. No dobra, to są dwie już kubki. 31. Jest następny. Ale ładne. 32. 32. Trzydzieści trzy. No i tak dalej, i tak dalej. Przestałem liczyć. Jeden. Kolejny. O. I tutaj. Ładny. Następny też jest fajny. Ładny. Tuż obok. Dwa. Jeden. Drugi. Trzeci. Naciechałem tych podżypków już wcześniej, nie nagrywałem wszystkich. Staram się nagrywać tylko takie ciekawsze. Wyrzut, jak to się mówi, wysypy. Te są piękne. Czarne. To są dwa.
tam schované. Pěkné. Máme si tu kolejné. Обережемо докладно и вдома. Ох, вдома съм дома. Мама там было ту. Раз, китай. Grubas. Piękne. Zdrowe. No i teraz jeszcze. A tu jakieś mrówki się do nich dobierają. Zobaczmy to. O. Piękne. Zostawić. Raz, dwa, trzy, tutaj obok ma otwarty. No dobra, szukamy dalej. Zatrzymałem się, żeby jeszcze sprawdzić, czy coś nowego porosło w moim podrzepkowym lesie. No i coś rośnie jeszcze cały czas. Raz. Wcześniej zebrałem kilka. Dwa. Tu się ładnie schował. Oj. Dobre. Trzy. Bardzo ładnie. Przeciął jakiś taki. Tu jest jeszcze jeden mały. No. Patrzony jeszcze jeden. Tu jaki piękny. Zamszowy. Prześliczny. O, jaki ładny. No trochę w pośpiechu. Już zbieram te grzyby, bo czas wracać. Córkę trzeba odebrać w dworce. A do domu jakieś 40 minut jeszcze. No nic, w każdym razie grzyby rosną, podgrzybki pięknie się pojawiły, regularnie ścinane, rosną nowe. Piękne mrowisko. Przy nim pogrzybek, ale nie jestem tu sam, bo mamy tutaj
Towarzystwo, przyjrzyjmy się, co to jest. Abyśmy mogli ewentualnie zidentyfikować. Gdzie jesteś? Nie podchodzę blisko, bo nie wiem, co to jest. Czy to jest jadowita żmija, czy to jest niejadowita. Sprawdzimy sobie na spokojnie. Domu nie bój się, ja cię nic nie chcę zrobić. O. Ale drodzy Państwo, ku przestrodze, pamiętajcie o odpowiednim obuwiu w lesie, a mianowicie wysokie kolosze bądź innego typu buty, które zabezpieczą nas przed ukąszeniem, bo nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy w lesie. No dobra, przepiękny las, muszę tu wrócić. Las pełen podgrzybków, bardzo czysty, bardzo ładny. Tutaj ktoś kupił posesję i się wybudował. Się robi pełne.